Siemanko moi kochani, jestem Hela. Witam was w kolejnym odcinku na kanale Lorda Udiego. Dzisiaj, żeby było zarębiście zabawnie, wyruszamy w miasto. Będzie imprezka, będą zakupy, będą numery. Zobaczymy, co jeszcze będzie. Ale mam klucze od auta i wyruszamy w miasto. No, także wracam do was już za chwilę. Oglądajcie, ten odcinek będzie zarąbiście, jak Hela będzie szaleć na mieście. Tak więc jedziemy sobie na imprezkę. Mamy gdzieś tak z kilometr do miasta, bo jedziemy sobie tego. Disco gra, że podgłośnie troszeczkę muzyczkę. Disco gra, jest zarąbiście. Dojeżdżamy już do miasta, będziemy robić zakupy albo pójdziemy gdzieś do galerii czy coś takiego. Zobaczymy. Jeszcze nie wiem. Okaże się w trakcie. Kurwa, psy! Hello. Oh, sprichst du Deutsch oder Englisch? English, please. It's then police your driver license, please. Yes, of course. You know what's happened? Why we stop you? That's my ID on driver license, please. I need a car document, MOT certification and logbook. Car documents, yes, of course. One second. That is the logbook and the MOT certification for a car. Poszedł. Ale beka, będzie ładna akcja. Yes? On the first thing, you use a phone on your car. You know you yes, cannot I know, use your but phone. I didn't use a phone. On the first thing, you use a phone on your car, I saw you. And on the second thing, on the driver license is named Lukas Dobrowolski, that's you. Yes, I'm Hela, and the driver license is for Lukas, that's my alter ego for YouTube. I understand that, but we must take you to the police station for explain you why you're driving with that situation. And oh, come with me, please. Okay, no problem. Can you take my phone, please? Yes, take your stuff, please. Pierdolę, aresztowali mnie. Siema, jestem Łukasz, tak więc w obecnej sytuacji wyszedłem z komisariatu, siedzę w aucie, zaraz będę ruszał na chatę. No, dostałem dokładnie 50, zobaczę, 50 euro mandatu, który musiałem od razu opłacić, bo w Niemczech jest tak, że można normalnie kartą od razu opłacić albo gotówką mandat i mieć z głowy. No niestety perukę Hele została aresztowana, bo perukę Heli mi zabrali. Ale żeby nie było, zgarnęłem sobie fajny łańcuszek z gandzią, normalnie full wypasik. Aż sobie założyłem go.
czyli też mam pamiątkę z komisariatu policji. No, będę musiał zaraz podjechać do Tediego i kupić nową fryzurę dla Heli. Będzie taka sama, bo tam widziałem, jest jeszcze ich z 15 takich sztuk na półce było. Tak więc samochody wyjeżdżają spod komendy. Tak więc widzimy się w domu na zakończeniu odcinku, chyba jakoś tak. I za chwilę ruszam na chatę, no przykra sytuacja, no trudno, no nie wyszedł odcinek zakupowy z Helą, jak Hela biega po mieście, ale na pewno taki jeszcze nakręcę, także będzie dobrze, może już zakończę, nie będę przedłużał pierdzielenia o głupotach. Tak więc Hela została aresztowana, ale lipa, ale nie martwcie się, wróci do nas, może przesiedzi tylko 72 godziny na dołku. Także jeżeli podobał się dzisiejszy odcinek, bo dzisiejszy odcinek wyszedł taki jakiś trochę dziwny, ale jest ok, kliknij ten przycisk subskrybuj, który znajduje się tutaj nad moim palcem, ale musisz go kliknąć na dole ekranu pod moim odcinkiem lub na stronie głównej mojego kanału. Także dawajcie łapki w górę, komentujcie, lajkujcie oraz do usłyszenia i do zobaczenia w następnym odcinku. Powodzenia, cześć!